Witam Waldo w Akademii. Dzisiaj pokażę proces sprzedaży od oferty do faktury zrealizowany w systemie SAP Business One. Wyobraźmy sobie sytuację, że dzwoni do nas klient i chciałby zakupić laptop wraz z oprogramowaniem. Z menu głównego wybieram sprzedaż, a następnie klikam na ofertę. Na karcie oferty w polu odbiorca wpisuję nazwę firmy mojego klienta, a następnie w miejscu indeksu wybieram towary, które mnie interesują. Laptop Dell oraz oprogramowanie Microsoft Office. Ponieważ ceny mam wcześniej zdefiniowane, one już podstawiły się do oferty, aczkolwiek gdybym chciała je zmienić, to można to zrobić w każdym momencie. Tak przygotowaną ofertę mogę już dodać do systemu, a po dodaniu ofertę mogę wydrukować do pliku PDF za pomocą PDF kreatora. Tak wygląda moja wydrukowana oferta. Oczywiście wygląd oferty jest całkowicie modyfikowalny i można go zmieniać według uznania. Ponieważ na ofercie znajdują się wszystkie istotne informacje, przede wszystkim ceny, mogę już tę ofertę wysłać do mojego klienta. Wyobraźmy sobie, że klient zaakceptował tę ofertę, zdecydował się na zakup w podanych przeze mnie cenach. Mogę wobec tego skopiować ofertę do zlecenia sprzedaży. Określam datę dostawy. System pyta mnie, czy chcę zaktualizować istniejące wiersze tabeli o nowe daty dostawy. Wybieram tak i dodaję zlecenie sprzedaży do systemu. Chciałabym ten sprzęt komputerowy i oprogramowanie zamówić u mojego dostawcy. W tym celu tworzę dokument zakupu. Przez proces zamówienia przeprowadzi mnie kreator. Na pierwszym etapie, w pierwszym kroku mamy wyszczególnionego odbiorcę, czyli mojego klienta. Dalej ukazane są dokumenty, na których będzie bazowało to zamówienie. Następnie mogę zweryfikować poprawność prowadzonej oferty i zlecenia sprzedaży, sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Mogę również skonsolidować moje zamówienie, dodać kilka dokumentów bazowych w jeden dokument zaopatrzeniowy. No i na koniec podgląd wyników. Mam już informację w raporcie podsumowania, że utworzono dokument zakupu dla mojego zlecenia. Mając zamówienie zakupu, chcę skopiować je do dokumentu PZ. Chcę wystawić dokument PZ. W tym celu kopiuję za pomocą opcji Kopiuj do. Wszelkie dane przenoszą się do nowo utworzonego dokumentu PZ. Po zweryfikowaniu poprawności dodaję dokument do systemu. A następnie na podstawie dokumentu PZ utworzę dokument faktury zakupu. Na fakturze zakupu w zakładce Księgowość muszę pamiętać o określeniu daty VAT. Gdybym tego nie zrobiła, system poinformowałby mnie o tym, że brakuje tej daty i nie pozwoliłby takiego dokumentu bez tej daty dodać do systemu, wobec czego, nawet jeśli zapomnimy, system przypomni nam o tym.
Mamy fakturę zakupu, wobec czego po pewnym czasie przychodzi do nas sprzęt. Tak wygląda na ten moment mapa relacji dla mojej oferty. Mając sprzęt u siebie, chciałabym dalej wystawić dokument WZ. Kopiuję wobec tego dane ze zlecenia sprzedaży do właśnie WZ-ki. Sprawdzam poprawność. Dodaję dokument WZ. A następnie oczywiście będę chciała wystawić fakturę. Wobec czego na podstawie WZ-ki kopiuję wszelkie dane do faktury. Sprawdzam ostatecznie, czy wszystko się zgadza. Po zweryfikowaniu danych mogę dodać fakturę do systemu. System każdorazowo informuje, że po dodaniu dokumentu nie będzie mógł on być zmieniany. Tutaj na dokumencie faktury w polu uwagi zawsze mam informację, skąd ten dokument się wziął, na jakiej podstawie powstał. I widzę tutaj, że bazuje na WZ-cie o takim i takim numerze, ten z kolei bazuje na zleceniu sprzedaży, a zlecenie sprzedaży na ofercie. Spójrzmy teraz na mapę relacji. Tak wygląda w SAP Business One cały proces od oferty przez zakup towaru, zamówienie, a następnie sprzedaż tego towaru do klienta. Mam nadzieję, że informacje przedstawione w tym odcinku będą dla Państwa pomocne i zapraszam na kolejne realizacje z cyklu Altap Akademia.